Jose Mourinho mówi, że to jest najsilniejsza drużyna, jaką kiedykolwiek prowadził. Ale jak ty, Michał, patrzysz na ten dwumecz w Superpucharze Hiszpanii? No w końcu ten najbardziej zmotywowany, jak tylko mógł być Real Madryt w najsilniejszym składzie, nie był w stanie poradzić sobie z Barceloną w formie jeszcze plażowej i z Barceloną zdziesiątkowaną bez pięciu podstawowych zawodników. To co to oznacza, jak będzie później? Ale tak jak wracając do tego, o czym zacząłeś mówić, to Hiszpanie w ogóle nazywają tę kadrę, nie mówimy tylko o pierwszej 11, ale całą kadrę Realu najsilniejszą w historii Realu Madryt. Tak, oni zachwyceni są właśnie tym, że piłkarz numer 19-20 może wejść do pierwszej 11 i nie będzie i ta drużyna nie będzie grała gorzej. I jak wspomniałeś Super Puchar Europy, no to pewnie, że trudno porównywać te dwa mecze, ale jednak wydaje mi się, że w ostatnich meczach to jednak Real był bliżej wygrania z Barceloną niż Manchester w finale Ligi Mistrzów. Oczywiście, że to są inne spotkania i trudno to porównywać, ale być może jest tak, jak mówi Rafał, że faktycznie pierwszą, najlepszą drużyną Europy jest Barcelona i potem jest nie Manchester, ale Real Madrid. Nie mieliśmy w ostatnich latach pojedynku Manchester Real, byłby on pasjonujący. No i teraz no, pytanie, na kogo stawiamy, tak? No, Real w poprzednim sezonie doszedł do półfinału Ligi Mistrzów, gdzie odpadł właśnie z Barceloną. Nie wiem, jakby się to skończyło, gdyby zagrał z Realem, ale z Manchesterem, ale też mi się wydaje bardzo realne, że w tej chwili te dwie najlepsze hiszpańskie zespoły są jednocześnie najlepszymi w Europie. Rafał, a chciałem cię zapytać o ten baner słynny, który zawisł na Santiago Bernabeu. Mourinho, twój palec wskazuje nam drogę. Czy ty nie obawiasz się, że to wszystko, co dzieje się obok boiska, no a i ma też wpływ postępowanie Mourinho na to, jak grają jego zawodnicy, jak grają jego obrońcy przeciwko Barcelonie, że to podejście, to postawienie się w roli złych chłopców, właściwie drużyny, którą znów, tak jak to zwykle bywa z drużynami Mourinho, nienawidzi cały świat, że to może zgubić Real, że to może nie pomóc zawodnikom, że ci na przykład, nie wiem, sędziowie UEFA rzeczywiście będą wrogo nastawieni do Realu, co. No ja mam wrażenie jednak, że nie ma wrogości wobec drużyn Mourinho, tylko jest wrogość wobec samego Mourinho i to drużynie jakoś nie zaszkodzi i że jednak ta koncepcja, niezależnie od tego, jak nam się nie podoba atmosfera często kreowana przez Mourinho, to jednak to, że świat skupia się na trenerze, no nie zaszkodzi im na pewno. Ja teraz wiadomo, jaką on ma zdolność do wytwarzania więzi takiej silnej, emocjonalnej z drużyną. Teraz jak byłem w Madrycie na spotkaniu z Cristiano Ronaldo, to on też zapytany, kim jest dla niego Mourinho, czy trenerem, czy szefem, jakby go określił, to w ogóle nie użył słowa. On powiedział najpierw, że to jest mój przyjaciel. Tak jak Alex Ferguson był jego ojcem, tak Mourinho jest przyjacielem. Więc ja nie sądzę, żeby to przeszkadzało Realowi. Myślę, że to jednak, że to raczej jednoczy szatnie, jednoczy drużynę. Ale też się zastanawiam, co się stanie, jeśli w dniu, w którym Real wygra z Barceloną, to znaczy w którym nie będzie tak, że znieść klęskę w tej złej atmosferze będzie musiał Real, tylko Barcelona. Czy czasami wtedy się sytuacja nie odwróci i czy się nie okaże, że jednak Katalończycy też są zdolni do zachowań niegodnych, no mówiąc ogólnie. Trudno się nie zgodzić z Rafałem, kiedy mówi, że Real, Barcelona i Manchester United uciekły reszcie Europy. A powiedz, w tym peletonie pościgowym zgodzisz się, że Chelsea jest taką drużyną, wydawało się, że wybijającą Wydawało się, że będzie, ale na razie... Za pośrednictwem właśnie następcy Mourinho, wychowanka Mourinho, czyli człowieka Mourinho, André Villas-Boasza, ale jakby początek sezonu, występy Chelsea pokazują, że nie ma on na pewno od razu takiego wpływu na drużynę, jaką miał Mourinho, kiedy przyszedł do Chelsea. Tak, tylko że on tak naprawdę... Znaczy ja mam wrażenie, że jeszcze nie widzieliśmy Chelsea Villas-Boasza, że to jest cały czas Chelsea i Ancelottiego, tak, gdy on dopiero zaczyna pracę. Zresztą kto wie, kiedy ją zobaczymy, bo już na pewno widziałeś, że jeden z
piłkarzy, który miał wzmocnić Chelsea w tym sezonie, czyli Romelu Lukaku nie będzie grał w Lidze Mistrzów, bo nie starczyło dla niego miejsca, bo przepisy UEFA są takie, a nie inne, dotyczące piłkarzy wychowanych w Anglii, wychowanych w klubie. Już Chelsea będzie grała bez Lukaku jesienią. Ale faktycznie no, Chelsea tak naprawdę jest liderem tego peletonu, który goni tę trójkę, tylko oprócz tego, że to jest bardzo dobry zespół, to także dlatego, że doskonale wiemy, że Roman Abramowicz bardzo, bardzo tego zwycięstwa w Lidze Mistrzów chce, tak? Sportowo pewnie obok Chelsea jest Bayern Monachium, tak, są kluby włoskie, być może Manchester City, który debiutuje w Lidze Mistrzów. Rafał, do Ciebie pytanie o inny angielski klub, o Manchester City, który debiutuje w Lidze Mistrzów. Powiedz, kadrowo jest przesilny i w lidze angielskiej radzi sobie świetnie, ale czy w pierwszym sezonie i jeszcze pod wodzą tego, a nie innego trenera jest w stanie zamieszać w Lidze Mistrzów? Ja dotąd nie wierzyłem, bo ja generalnie nie wierzę w takie w takie błyskawiczne kariery drużyn, które są budowane, wiadomo jak tam się gwałtowne ruchy kadrowe odbywały w ostatnich latach. I oczywiście oni w Lidze Angielskiej pieli się do góry, ale Liga Mistrzów to są jednak wymagania wyższe na tych etapach wiosennych, ale powoli zmieniam zdanie, bo jak widzę tą nieprawdopodobną, to co teraz w weekend się działo, co wyprawiają z przodu Tevez, Aguero i David Silva, to w ogóle jest taki zestaw barceloński prawie. On tak nie pasuje do Ligi Angielskiej, że ja w ogóle nie potrafię uwierzyć, że to jest Manchester City, jak na to patrzę, i oni też, no oni grają tak wspaniale, że zaczynam wierzyć, że mogą zamieszać, ale trzeba pamiętać, że jednak jeśli w Lidze Mistrzów szukać jakiejś grupy śmierci, no to jest właśnie grupa Manchesteru City. Ta jesień zazwyczaj w Lidze Mistrzów jest nudnawa, wiadomo, że Manchester i Barcelona już w czwartym meczu mogą wystawiać rezerwy, bo są pewne awansu albo pewne tego, że są mocniejsze nawet w osłabionym składzie od rywala, a tutaj mamy przedstawicieli czterech najsilniejszych lig w Europie. Tu jest hiszpański Villarreal, jest włoskie Napoli, jest Manchester City, jest niemiecki Bayern Monachium, więc ja nie wiem na razie. Mam wrażenie, że Manchester City staje się taką drużyną, która może zagrozić prawie każdemu, ale jestem raczej, nie będę typował, jestem ciekawy, co się będzie działo, kiedy będzie musiał połączyć Ligę Angielską, wiadomo jak wymagającą, z tak wymagającą grupą w Lidze Mistrzów, bo nikt inny nie będzie miał takiego wyzwania tej jesieni.